hotel w centrum Dakaru. To jest łazienka. Tutaj jest prysznic i zaraz obok prysznica tutaj profesjonalnie zabezpieczony prąd do prysznica idący. Także wszyscy jesteśmy bardzo bezpieczni, żadna woda się tam nie dostanie. Tutaj spał Grzesiu w namiocie na łóżku. Tutaj spałem ja. Również w namiocie na łóżku. A tutaj od godziny 5 rano, albo nawet wcześniej, już wszystko działa. Już jedzie autobus pełen ludzi, Mercedes 50-letni. A ciemno w pokoju, że kurna w czołówce trzeba chodzić. Około północy, w związku z tym, że jest Ramadan i oni jedzą dopiero po zachodzie słońca, to po zachodzie słońca zaczyna się impreza. I gdzieś tak, nie wiem, 23, 24 jeździły tu samochody z wielkimi głośnikami, dyskoteka na ulicy, no po prostu coś strasznego. Ale wychodzi słońce. Jest to kurna niemożliwe miasto, po prostu niemożliwe.